Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Bartek. Oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam kilka ważniejszych wydarzeń astrologicznych, które będą miały miejsce właśnie w czerwcu 2020 roku. Przede wszystkim jest to miesiąc zaćmień. Będziemy mieli zaćmienie Słońca, a także zaćmienie Księżyca. Jest to również miesiąc, w którym Merkury, tranzytując w znaku Raka, wejdzie również w retrogradację w znaku Raka. Neptun również wejdzie w retrogradację w znaku Ryb. Wenus w tym miesiącu zakończy swoją retrogradację w znaku Bliźniąt. Tym samym spowoduje, że ta dynamika tego, jak staramy się nabrać nowego wewnętrznego dialogu z samymi sobą, po prostu kończy się w pewnym sensie, prawda? Oczywiście Wenus, wychodząc z retrogradacji, będzie musiała ponownie przejść przez stopnie, w których retrogradowała, prawda? Żeby poprawić praktycznie coś, co wymaga właśnie nowego wglądu, prawda? Ponieważ bliźnięta władają relatywnością, władają po prostu różną opinią. Dodatkowo widzicie tutaj te zaćmienia, moim zdaniem, są bardzo silne. Kiedy dzieje się zaćmienie Księżyca bądź Słońca, w pewnym sensie wszechświat otwiera takie okno. Okno zmiany pokazuje nam coś, co w pewnym sensie kotłowało się w nas. To Carl Jung nazwałby to tak zwanym cieniem, tak zwany shadow self. Podczas zaćmienia Księżyca to wszystkie emocje, które człowiek posiadał w sobie, do których nie zaglądał, coś, co przeoczył, coś, co zignorował. Te emocje wypływają na wierzch, prawda? Ponieważ Księżyc zawiera w sobie taką dynamikę emocjonalną człowieka, skrywaną. Jeżeli mamy teraz zaćmienie, ta dynamika po prostu jest nam przedstawiona, ona wypływa tak jakby na powierzchnię. Zapewne teraz widzicie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, prawda? Morderstwo, bo chyba tak to można nazwać, funkcjonariusza policji na właśnie tym czarnoskórym mężczyźnie w pewnym sensie podjudziło dynamikę węzłów księżycowych. Pamiętajmy, że węzły księżycowe są w znakach bliźniąt, czyli północny węzeł księżycowy, i w znaku Strzelca południowy węzeł księżycowy. Co to oznacza? Widzicie, jeżeli mamy Strzelca jako Ketu, oznacza to, że bezpośrednio dynamika Strzelca, takiej prawdy własnej, personalnej prawdy. Ja wiem, jak jest, ja wiem, jak powinno jest być, ja mam rację. To stanowi około 60% naszych zachowań. Czyli widzimy wszystkich z perspektywy bardzo subiektywnej. Oczywiście prawda we wszechświecie jest jedna, ale mamy bardzo wiele różnych sposobów narracji tej prawdy. To jest rachu, bliźnięta. Czyli to, co się dzieje obecnie, widzicie, tak się składa, że zaćmienia będą również na osi znaków Strzelec i na osi, to znaczy zaćmienie Księżyca będzie na osi znaku Bliźniąt i Strzelca. Mamy węzły na osi Bliźniąt i Strzelca. To, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ten w zasadzie ta sytuacja, prawda, z morderstwem tego czarnoskórego człowieka powoduje, że widzimy, jak bardzo podzielone jest nasze społeczeństwo. Jak bardzo zachowujemy w naszej podświadomości te podziały, że ten człowiek jest inny, bo wygląda inaczej, ten człowiek jest zupełnie inny, nie ingeruję z nimi, w żadną interakcję nie wchodzę z nimi. Widzimy, jak te podziały w pewnym sensie nabierają takich znaczących kształtów. Oczywiście jest to bardzo błędne, ponieważ jeżeli teraz mamy po prostu dwie osoby, na przykład różnią się kolorem skóry, prawda? Co ich łączy? Łączy ich to, że żyją, że są człowiekiem. Co ich dzieli? wygląd, dzieli ich kultura. Ale to nie znaczy, że teraz widzicie, jedna kultura jest ważniejsza od drugiej i vice versa. Prawda? To jest bezpośrednie działanie Strzelca i Bliźniąt, moim zdaniem. I oczywiście dołożyło się do tego teraz to, co dzieje się w archetypie Koziorożca, czyli pod koniec tego miesiąca Jowisz zrobi koniunkcję z właśnie Plutonem w znaku Koziorożca. Saturn jest również w retrogradacji. To, co się dzieje, ten incydent w Stanach, właśnie to morderstwo w pewnym sensie podjudziło wszystko. Podjudziło teraz to, jak organy państwa i jak w zasadzie funkcjonariusze policji, czyli osoby, które egzekwują prawo bezpośrednio, prawda, na obywatelach. Jeżeli obywatel nie podąża za prawem, jakie jest ustanowione, widzimy, na czym jest to zbudowane. Jest to zbudowane na władzy patriarchatu, która dzieli i rządzi i zakazuje. Ogólnie moim zdaniem wszelkie regulacje polityczne, wszelka działalność państwowa, jakakolwiek, ona ma nam służyć. Ona nam ma pomagać uzyskać coś. Ona nie ma zakazywać nam, prawda? Jesteśmy podatnikami, płacimy podatki na tych ludzi, a oni nas ograniczają. Widzicie, tutaj nie ma praktycznie sensu, nie ma wzajemnej takiej jakby, nie ma sytuacji tak zwanej win-win, bo wygrywa tylko jedna strona. Czyli ta sytuacja w Koziorożcu, która ma miejsce, no widzicie, co się dzieje, po prostu te podziały, te fundamenty całego systemu, po prostu Jowisz pokazał je, jak tak jakby toksyczne są. Jowisz pokazuje i wyolbrzymia toksyczność teraz archetypu Koziorożca, który sam Koziorożec oczywiście nie jest niczym złym. Jeżeli jesteś Koziorożcem, nie musisz się bać o to. Chodzi mi tutaj o archetyp teraz, który jest zupełnie zniekształcony w naszych czasach, prawda? Ponieważ tutaj, gdy archetyp Koziorożca włada na przykład autorytetem, mądrością, widzicie, jak ta mądrość i kto ma teraz autorytet po prostu w polityce. Ludzie, którzy tej mądrości być może nie mają, prawda? Ludzie, którzy tak naprawdę uzyskali te pozycje, pnąc się drogą, tak po trupach do celu. Czyli moim zdaniem no, widzimy po prostu to, co zapowiadałem wcześniej. 2020 rok jest przebudzeniem do tego, abyśmy po prostu zaobserwowali, co jest źle w tym systemie, który sami sobie wybudowaliśmy, w tym matriksie, który tak naprawdę ustanowił nas niewolnikami swoimi, a tak naprawdę powinniśmy wykorzystywać właśnie ten matriks jako podporę, prawda? Jako coś, co pomaga nam w życiu codziennym, a tak naprawdę to my pomagamy temu matriksowi, temu systemowi egzystować. To tylko taki wstęp był i teraz chciałbym pokazać Wam po prostu na kosmogramach, jak to będzie wyglądało i przybliżyć Wam dynamikę energetyczną, dynamikę planetarną, która będzie miała miejsce właśnie podczas czerwca. Zapraszam. Ok, a więc pierwsza sprawa, jaką musimy poruszyć w czerwcu, to to, że wchodzimy w ten miesiąc kwadraturą. Wchodzimy kwadraturą Wenus, która od pewnego czasu jest w retrogradacji, do Marsa w znaku Ryb. Ponieważ Wenus podczas pierwszych dni właśnie czerwca będzie jeszcze tak jakby przed Słońcem, co możecie zobaczyć na kosmogramie, oznacza to, że ta kwadratura w pewnym sensie nastawiona jest na bardzo wewnętrzne i introwertyczne zrozumienie. Czyli Wenus sama w retrogradacji jest już bardzo tak jakby nastawiona na to, żeby zreewaluować sposób, w jaki sami do siebie się odnosimy. Żeby zaobserwować, czy nasze potrzeby nie potrzebują właśnie może odświeżenia, czy może po prostu musimy skupić się po prostu na jakimś takim nowym sposobie odnoszenia się do siebie. Można to porównać w taki sposób, jeżeli do tej pory na przykład ktoś prowadził jakiś biznes, prawda? I z jakiegoś powodu teraz ta osoba nie może odnaleźć się w takich zwykłych czynnościach, prawda? Które na przykład prowadzą do tego, żeby ten biznes w ogóle działał. Gdy Wenus wchodzi w retrogradację, co się dzieje? Naturalnie zmienia się trochę nasze wewnętrzne przeczucie. Co robić? Jak inaczej połączyć te kropki, tak jakby, czyli bliźnięta, jak połączyć te małe fakty, małe czynności, które doprowadzą nas do czegoś większego, prawda? Ponieważ Wenus będzie właśnie w tej wewnętrznej koniunkcji do Słońca. Gdy Wenus wchodzi w retrogradację, ona cofa się, w pewnym momencie w retrogradacji zrobi koniunkcję do Słońca i później wyprzedzi Słońce. Tak działa prawie że każda retrogradacja. I co oznacza teraz ta kwadratura? Ponieważ Mars jest teraz w znaku ryb, prawda? Co się dzieje, gdy na przykład Mars jest w znaku wodnym, Mars jest w znaku ryb? Oznacza to, że tutaj ta energia ognista, Mars to ogień, energia ognista, która jest w znaku wodnym teraz, traci w pewnym sensie swój zapłon. Oczywiście Mars to jest energia, która działa non-stop, to jest to instynkt do działania, który w pewnym sensie daje nam taką potrzebę doświadczania, do takiego działania, inicjacji, podjęcia akcji, prawda? Gdy teraz wrzucimy tego wojownika, jakim jest Mars, do wody i on zacznie machać swoją bronią, swoim mieczem, prawda? On praktycznie traci swoją, tak jakby, umiejętność tego, żeby decydować, żeby podjąć, tak jakby, cięcie, właściwe cięcie, żeby wykonać właściwą akcję, właściwy zamiar. Czyli jeżeli teraz mamy kwadraturę Wenus w retrogradacji do Marsa w znaku ryb, bezpośrednio tutaj moim zdaniem może to podkreślić trochę dynamikę relacji, tego co chcemy w relacjach, prawda? Tego co potrzebujemy w relacji. Czyli Wenus i Mars to jest taka para planetarna, która działa w taki sposób. Wenus odświeża nasze własne potrzeby. Szuka teraz w tym wypadku z nowych sposobów, jak zapotrzebować swoje potrzeby. Do tej pory na przykład potrzebowałem bezpieczeństwa, no ale teraz szukam, w jaki sposób zapewnić sobie to bezpieczeństwo, w jakiś nowy sposób, ponieważ Wenus w bliźniętach szuka nowych konekcji. Jeżeli mamy teraz tą Wenus w kwadraturze do Marsa, widzicie tutaj sposób teraz, działanie, które nakierowane jest na spełnienie potrzeb. Jest bardzo, powiedziałbym, mgliste, jest bardzo takie zniekształcone, ponieważ Mars to jest właśnie to działanie, które sprawia, że po prostu zaspokajamy swoje potrzeby. Można to porównać również do takiej sytuacji. Przenieśmy się do prehistorycznych czasów. Jest gościu, który jest głodny, siedzi w jaskini, nie wie co zrobić, doskwiera mu głód. Potrzebuję jedzenia. Wenus. Co robię? Wychodzę i idę polować. Mars. Prawda? Czyli teraz widzicie, to jest troszeczkę takie, ta kwadratura może w pewnym sensie podkreślić tu dynamikę w relacjach naszych, ponieważ jeżeli nie damy sobie przyzwolenia na to, abyśmy odkryli nowe sposoby tego, jak możemy zaspokoić właśnie swoje potrzeby w jakiś nowy sposób, być może mamy inne zupełnie potrzeby obecnie niż mieliśmy na przykład rok temu. Gdy teraz jesteśmy na przykład w relacji jakiejś, prawda? To jak do tego dążymy, ten Mars w znaku ryb, on powoduje, że ta akcja, ten po prostu prehistoryczny gościu, który idzie polować, prawda? Który idzie zaspokoić swój głód, czyli Wenus, on po prostu idzie i już doszedł, już widzi zwierzynę i zapomniał, że nie wziął ze sobą na przykład dzidy albo noża, prawda? Czyli ta kwadratura Marsa troszeczkę musi pomóc nam w tym, abyśmy być może dali sobie trochę na luz i po prostu znaleźli nowy jakiś sposób pielęgnowania siebie samego. Nowy sposób po prostu odświeżenia sobie, nowy sposób zaspokojenia właśnie potrzeb. Być może, jeżeli Mars teraz traci tą energię ognistą w archetypie ryb, prawda? Być może zamiast na przykład iść na polowanie, to lepiej jest nazbierać sobie jakiś jeżynek albo jagód, prawda? Oczywiście to jest takie żartobliwe, ale to ma na celu przedstawić Wam tak jakby w sposób bardziej abstrakcyjny, jak działają te archetypy. 5 czerwca mamy również bardzo istotne wydarzenie tego roku, mianowicie odbędzie się zaćmienie Księżyca w 15 stopniach znaku Strzelca. Prawda? Na obecnym kosmogramie, jeżeli sobie spojrzycie, możecie zaobserwować, że Księżyc jest w znaku Strzelca, w 15 stopniach w znaku Strzelca, w opozycji do oczywiście Słońca w 15 stopniach i jest również Wenus tam, prawda? Wenus zrobi już, to wyprzedzi Słońce podczas tego zaćmienia. Czyli widzicie, wszystko, co tak jakby staraliśmy się wewnętrznie zrozumieć, do tego momentu, to co dotyczyło Wenus w retrogradacji, jeżeli nie wiesz, obejrzysz sobie film, jest na kanale cały film poświęcony Wenus w retrogradacji w Bliźniętach. To, nad czym pracowaliśmy wewnętrznie, introwertycznie, to wszystko teraz będzie podkreślone. To wszystko teraz osiągnie swój zenit i podczas tego zaćmienia Księżyca wyjdzie na powierzchnię, dosłownie. Takie jest moje zdanie. Kiedy mamy zaćmienie Księżyca, co się dzieje? Widzicie, każdy człowiek ma po prostu w sobie zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Tak się składa, że żeby był balans i równowaga pomiędzy ludźmi, prawda, z jakiegoś powodu tłumimy te ciężkie emocje, które mamy w sobie. Tymi emocjami najczęściej te emocje są symbolizowane przez właśnie Księżyc. Ponieważ Księżyc jest to, jak myślimy, to jak pielęgnujemy siebie, to jak czujemy, tak jakby w momencie teraźniejszym wszystko. Gdy mamy zaćmienie, to wszystko, te rzeczy, na które nie spojrzeliśmy, sprawy, o których zapomnieliśmy, które być może celowo ignorowaliśmy, te sprawy w pewnym sensie zostają podkreślone. Dodatkowo, uważajcie, bo teraz to zaćmienie Księżyca 5 czerwca jest w kwadraturze do Marsa. Prawda? Co się dzieje teraz? Widzimy, że dwa ciała świetliste, mamy Księżyc i Słońce razem z Wenus, są w kwadraturze do Marsa. Co się dzieje? Czyli mamy bardzo silnie rozprężoną tak jakby energię yin-yang, męską i żeńską. Gdy mamy teraz kwadraturę Marsa, który jest w takiej koniunkcji lekkiej do Neptuna, co się dzieje? Widzicie, wszelkie teraz problemy, jakie mogą się po prostu pojawić w czyimś życiu, te problemy lepiej, żeby nie reagować na te problemy raptownie. Ponieważ to zaćmienie księżyca jest na osi znaków Strzelec i Bliźnięta, być może będziemy widzieli tylko i wyłącznie swoje emocje i swoją emocjonalną prawdę i wizję jako jedyną i właściwą. Czyli Księżyc w znaku Strzelca. Dodatkowo, dodatkowo jest Ketu, czyli południowy węzeł w znaku Strzelca. Czyli widzicie, każdy z nas teraz będzie starał się po prostu walczyć o swoje emocje. W momencie, gdy to zaćmienie Księżyca jest w kwadraturze do Neptuna i do Marsa w znaku Ryb, jak będzie wyglądała ta walka, jeżeli podejmiemy tą walkę, jeżeli będziemy musieli walczyć? Widzicie, właśnie w taki sposób to będzie raczej walka, która nie ma większego sensu, ponieważ Mars w znaku Ryb, on w pewnym sensie, jego działanie jest nie do końca przejrzyste, nie do końca znajome. Czyli to działanie w pewnym sensie może być po prostu jak ta przysłowiowa walka z wiatrakami, prawda? Moim zdaniem zaćmienia to jest czas po prostu, w którym coś personalnego, zwłaszcza zaćmienie Księżyca, jest bardziej moim zdaniem personalne niż zaćmienie Słońca. Coś personalnego, coś o czym zapomnieliśmy, być może coś z przeszłości, osiąga teraz swoją świetność. Najczęściej są to takie rzeczy, które no po prostu nie towarzyszą nam na co dzień. Są to rzeczy ciemne, które Carl Jung właśnie nazwałby tak zwanym cieniem. Idąc dalej tym tropem, 13 czerwca będziemy mieli koniunkcję Marsa z Neptunem w znaku Ryb. Czyli widzicie, ta energia Marsa, która jest wojowniczą energią, teraz w pewnym sensie spotka pana Neptuna, który jest władcą mórz i oceanów, co oznacza praktycznie, że w pewnym sensie łatwiej będzie nam marzyć, łatwiej będzie nam wizualizować rzeczy, co nie oznacza, że to jest dobry moment, to jest dobry czas na przykład na to, żeby podejmować jakieś działanie. Ponieważ wyobraźmy sobie teraz kogoś, kto ma jakąś superwizję i przychodzi do niego ktoś, kto oferuje mu, że pomoże mu spełnić tą wizję, ale musi spełnić takie warunki. Ta osoba podczas na przykład podejmowania jakiejś akcji, jakiejś decyzji, podczas gdy Mars jest właśnie w koniunkcji z Neptunem, ta osoba może tak bardzo idealistycznie widzieć swój plan i w takich samych superlatywach, że zupełnie przeoczy praktycznie niezbędne kroki i niezbędne szczegóły, które będą dotyczyły czyjejś kooperacji z czymś, właśnie żeby po to, żeby spełnić to. Prawda? Czyli tutaj to może być po prostu czas, w który łatwiej i lepiej jest spędzić na takim skupieniu się raczej na drugiej osobie. Prawda? Jeżeli teraz chcemy, na przykład, dążymy do spełnienia jakiejś egotycznej potrzeby, coś, co my chcemy osiągnąć, coś wyegzekwować na kimś, udowodnić coś, prawda? To nie jest dobry, moim zdaniem, moment, ponieważ to może odbić się przeciwko nam. Nie zapominajmy, że tuż przed tą koniunkcją Marsa i Neptuna mieliśmy właśnie to zaćmienie Księżyca, w którym Mars był w kwadraturze do tego zaćmienia Księżyca. Czyli oczywiście, jeżeli jesteś osobą, która jest marzycielem, która lubi wizualizować, artystą, to jest oczywiście bardzo sprzyjający okres na to, żeby podjąć działania w tym kierunku. Ale na przykład jeżeli jesteś osobą, która dużo ćwiczy, jesteś osobą, która lubi trenować, tutaj będzie pokusą teraz po tym otwarciu siłowni i otwarciu wszelkich tych placówek sportowych, pokusą będzie teraz, żeby odbudować to bardzo szybko, ten czas stracony, że tak powiem, bo wszyscy fanatycy sportu po prostu są bardzo zdyscyplinowani do tego, żeby trenować. Jak nam zamknęli teraz, nie da się trenować. Ale widzicie, otwierają i co się dzieje? Mars, czyli energia działania, jest w koniunkcji do Neptuna. Czyli to może oznaczać tak zwaną fatygę, zmęczenie i troszeczkę osłabienie ciała. Uważałbym z powrotem do formy, ponieważ teraz widzicie, no, ten Mars w pewnym sensie może oznaczać razem z Neptunem trochę takie przetrenowanie, dlatego tutaj musimy w pewnym sensie mierzyć naszą siłę rozważnie. 17, 18 do 19 czerwca Merkury będzie spowalniał i od 19 czerwca wejdzie w swoją retrogradację, tym razem w znaku Raka. Merkury i retrogradacja Merkurego to jest no, jedną z najsławniejszych, najpopularniejszych retrogradacji, znaną powszechnie, prawda? Ponieważ no, bardzo często mówi się o tym, że gdy Merkury po prostu wchodzi w retrogradację, że to nie jest dobry czas na podpisywanie umów, nie jest dobry czas na jakieś podróże, na po prostu przytwierdzanie czegoś długoterminowego. Dlaczego? Ponieważ Merkury włada komunikacją i sposobem poukładania sobie wszystkich informacji w logiczny sposób, wszystkich klocków w jedną całość. Gdy mamy teraz Merkurego i ta retrogradacja będzie w znaku Raka, co to oznacza? Oznacza to, że sposób, w jaki będziemy przyjmowali informacje, w jaki będziemy analizowali informacje, ponieważ Merkury nie włada tylko bliźniętami. Merkury włada również Panną. Czyli ten sposób, w jaki filtrujemy informacje, będzie bardzo emocjonalny. Również będzie bardzo personalny. Archetyp Raka to jest archetyp, który włada naszym ego, włada naszą taką dumą tego, co sobie pozwalamy, na co sobie pozwalamy i na co sobie nie pozwalamy. Merkury w znaku Raka przyjmuje wszystko do siebie. Jeżeli coś na przykład podczas tego okresu bardzo Cię zasmuci, to naturalnie odczucia te będą o wiele silniejsze. Czyli wszelka komunikacja teraz, która nie idzie tak jakby w parze z tym, co myślimy, poglądy przeciwne, różnego rodzaju sprzeciwstawienie się poglądów do naszych, jeżeli nie potrafimy tego zaakceptować, wszystko to będziemy odbierali personalnie bardzo. Również to, co dzieje się po prostu w mediach, to, o czym słuchamy w telewizji, to, co obecnie oglądamy po prostu w social media i tego typu rzeczach, to ta informacja, którą będziemy czerpali, ona bezpośrednio będzie absorbowana w nasze ja. ponieważ archetyp raka to jest inaczej nasze ego, czyli ten ja jestem. Oznacza to, że tutaj moim zdaniem łatwiej jest po prostu komunikować się o rzeczach ważnych z osobami, które rozumieją Cię, z osobami, które znają Cię od długiego czasu, które widzą Cię po prostu z perspektywy czasu, ponieważ te osoby mają lepsze wyczucie na temat tego, w jaki sposób porozumiewać się z kimś, żeby nie było tak jakby właśnie nieporozumień żadnych. Czyli ten Merkury w znaku Raka również, on odświeża nasze połączenie z rodziną, on odświeża nasz taki kontakt i w zasadzie komunikację z rodziną. Być może jest coś, czego po prostu nie zakomunikowaliście swojej rodzinie, swoim bliskim, coś, o czym chcecie porozmawiać. Należy jednak uważać, żeby mieć tak jakby dystans do wszelkich rozmów, które są delikatne, które poruszają tematy bardzo wrażliwe. Dlaczego? Ponieważ Merkury w znaku właśnie Raka komunikuje się w sposób bardzo wrażliwy, wręcz psychiczny, ponieważ wszelkie po prostu połączenie Merkurego, czy to ze znakiem Raka, czy to ze znakiem Ryb, czy Skorpiona, to jest bardzo, powiedziałbym, intuicyjny sposób myślenia, czyli ten sposób logicznego myślenia w pewnym sensie dostaje intuicji, dostaje takiego zastrzyku intuicji, czyli możesz coś wiedzieć, praktycznie nie potrafiąc tego ubrać w słowa. Czyli to samo tyczy się dawania jakiejkolwiek rady komuś, prawda? Zaćmienie Księżyca, które odbędzie się 5 czerwca w znaku Strzelca, ono podkreśla, że tylko my wiemy jedyną prawdę, że tylko my wiemy, jak to powinno być. Jeżeli teraz mamy Merkurego w znaku Raka, prawda, będziemy starali się również wyegzekwować w pewnym sensie na innych, wypowiedzieć to w taki sposób, że ja wiem, a ty nie wiesz. Albo ja wiem lepiej niż druga osoba. I teraz każdy będzie pod wpływem retrogradacji Merkurego w znaku Raka, czyli każdy będzie bardzo personalnie tak jakby miał rację. Każdy będzie myślał, że ma rację. Czyli moim zdaniem tutaj ta retrogradacja ma na celu troszeczkę odświeżyć w sposób właśnie no takiej naszej komunikacji, żeby to był bardziej sposób dostępny, bardziej taki, powiedziałbym, pasywny niż agresywny, bardziej no taki pozbawiony po prostu takiego ognia, rozmowa w normalny sposób, w sposób zrozumiały dla drugiej osoby, a także w sposób wyrozumiały. W nocy z 20 czerwca na 21 czerwca Słońce zrobi swój ingres, czyli zapoczątkuje swój tranzyt przez znak Raka. Oznacza to przesilenie letnie, czyli zaczynamy po prostu oficjalnie nowy sezon. Tak się składa, że razem z tym przesileniem letnim złożyło się, że będziemy mieli zaćmienie Słońca. Oczywiście, znaczy wydaje mi się, że nie będzie widoczne w Polsce, ale to nie zmienia faktu, że odbędzie się, prawda? Czyli to zaćmienie dodatkowo jest również bardzo, bardzo istotne, ponieważ również robi taką lekką koniunkcję do Marsa, prawda? Ponieważ jest w znaku Raka, no to tutaj podkreślone są po prostu elementy naszego życia w czasów dzieciństwa, prawda? W momencie dzieciństwa, ponieważ archetyp Raka najczęściej kształtuje się po prostu w momencie, gdy człowiek, mały człowieczek dojrzewa. I najczęściej, ja tak uważam, że ten archetyp Raka, on kształtuje ego do momentu, w którym dziecko zacznie widzieć siebie jako niezależną jednostkę. Czyli nie ma już tak jakby poczucia tego, że jest przedłużeniem matki, ale jest taki moment, w którym aha, ja jestem sobą, mama jest mamą, już nie jesteśmy razem. Czyli to jest ten moment, w którym wytwarza się właśnie ego człowieka, czyli w którym jest, że ja chcę, ja, nie ty, ja chcę to, ja chcę tamto, prawda? To jest archetyp właśnie Raka. Oznacza to, że bezpośrednio wchodzimy po prostu w nowy sezon, w lato. I co ciekawe, jeżeli spojrzycie sobie na ten kosmogram, to zaćmienie Słońca w Raku będzie w tak zwanym kwinkungsie, czyli w aspekcie 150 stopni do Saturna, czyli przesilenie jest w 0 stopni Raka, czyli ten zaćmienie Słońca jest w 0 stopni Raka. I spójrzcie sobie, Saturn jest również w 0 stopni, jest w 0 stopni Wodnika w retrogradacji. To jest bardzo ciekawe lato moim zdaniem. Ten aspekt kwinkunks to jest aspekt, w którym ludzka świadomość gryzie się. Na takiej zasadzie, że mamy świadomość, że chcemy coś zrobić, że ja chcę coś zrobić, chcę wyjść na dwór, chcę zrobić sobie wolne, chcę iść po prostu pobawić się, użyć życia, użyć natury, prawda? Ale w tym samym czasie wiemy, że musimy coś zrobić innego. Czyli nasza zabawa w pewnym sensie gryzie się z naszym obowiązkiem, prawda? Kwinkunks to jest taki aspekt, który bardzo silnie przypomina archetyp Panny, ponieważ jest to aspekt tak zwanej fazy gibusa, czyli jest taka podobna dynamika do tego, co dzieje się tuż przed pełnią, czyli ta energia kumuluje się, już nie możemy wysiedzieć, prawda? I to, że nie możemy wysiedzieć, ta energia będzie towarzyszyła nam właśnie przez to lato i nie ma się co dziwić, ponieważ i tak wszystko moim zdaniem kierowało nas do tego, no, ta cała pandemia, ograniczenie wolności, social distancing, tego typu rzeczy, no po prostu naturalnie tak jakby pasują do tego przesilenia letniego i tego aspektu właśnie zaćmienia Słońca do Saturna w Wodniku. Czyli to może również dać nam taki niepokój co do tego w zasadzie, co mamy robić w to lato, prawda? Ponieważ wszystko się zmienia, pootwierane być może zostanie wszystko z powrotem, być może po prostu wszystko wróci do normalności, ale jednak wiemy, że podczas tego ograniczenia nas zaobserwowaliśmy rzeczy, które wymagają zmiany, które nie są tak naprawdę tym, czym są. Tym jest moim zdaniem aspekt właśnie kwinkunksa do przesilenia letniego do Saturna w znaku Wodnika, który jest w retrogradacji, czyli będziemy dosłownie kwestionować, co się wydarzyło, jakie tak jakby decyzje podjął rząd, podjął organ państwa, no właśnie w celu tego uśmierzenia tak jakby zagrożenia, jakie wiąże się z tą pandemią, prawda? 28 czerwca Mars zacznie swój ingres w znaku Barana. Tak się składa, że Mars włada znakiem Barana. Mars spędzi w znaku Barana bardzo długi okres, ponieważ później w dalszej części roku 2020 on wejdzie w retrogradację, czyli on praktycznie dojdzie do ostatniego stopnia Barana, bodajże nie dokładnie do ostatniego, tuż pod koniec 27-8 bodajże stopień Barana i później cofnie się w retrogradację również w znaku Barana. Widzicie, to jest zupełnie inna energia niż ta energia Marsa, o której wspominałem Wam wcześniej w tym filmie, gdy był w znaku Ryb. Gdy był w znaku Ryb, kończył pewien cykl. Czyli dotyczyło to bardzo wielu doświadczeń archetypu Ryb, czyli archetyp Ryb miesza w sobie wszystkie znaki. On powoduje tak jakby zakończenie, zwieńczenie czegoś, zwieńczenie takiej wiedzy, która pochodzi z po prostu doświadczenia przejścia Marsa przez wszystkie poprzednie znaki Zodiaku. Gdy wchodzi teraz w znak Barana 28 czerwca, co się dzieje? On dostaje teraz takiego kopa do działania. Ta energia do działania, podejmowania akcji, cięcie mieczem, decyzja dostaje podwójnego kopa od znaku Barana. Mars lubi być w znaku Barana. Jeżeli teraz, jeżeli sobie zobaczycie również na kosmogram, wejście Marsa w znak Barana będzie w opozycji do Księżyca w znaku Wagi. Czyli widzicie, nasz instynkt Mars bezpośrednio gryzie się teraz z potrzebą zrozumienia emocjonalnego drugiej osoby. Księżyc w znaku Wagi. Moim zdaniem, gdy Mars jest w znaku Barana, to spowoduje globalną, tak jakby już nie powiem pandemię globalną, po prostu to jest bardzo popularne, globalna pandemia, prawda? Ale Mars powoduje teraz globalną akcję, będzie mobilizował nas do jakiegoś działania. Kwestia jest, w jaki sposób. I kwestia jest, co jest celem działania Marsa. Czy jest to działanie zapobiegawcze czemuś, czy jest to działanie, które po prostu nastawione jest na sprzeciw, na walkę, czy może na obronę. Mars w znaku również włada tym, czym jest agresja. Widzicie, agresja sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra. Jest tam tłumaczone, że agresja to jest zła i nikt nie powinien być agresywny. Kiedy tak naprawdę widzicie, agresja może zostać użyta w różnym po prostu celu. Może zostać użyta również pozytywnie, w celu obrony czegoś bądź kogoś. Czyli ten Mars, on dostanie takiej ognistej, podwójnie, dwa razy ognistej energii, prawda? Dodatkowo widzicie, Mars w znaku barana jest również Chiron, bądź Chiron, różnie to ludzie nazywają, archetyp rannego uzdrowiciela. Tak się składa, że Merkury w znaku Raka będzie również w kwadraturze. Podczas tej retrogradacji, gdy cofa się do tyłu, odwiedzi Chirona w znaku barana. I dodatkowo w znaku barana będzie Mars, prawda? Co to znaczy? Oznaczy to, że kolejne miesiące po prostu letnie, prawda? One będą, musimy po prostu uważać wtedy na to, w jaki sposób komunikujemy się, w jaki sposób działamy, ponieważ jeżeli działamy bezmyślnie, możemy aktywować energię Chirona w znaku barana, czyli dosłownie wywołać w kimś jakąś ranę, ranę chironiczną. To są rany, które często są tak głębokie, że człowiek nie chce na nie patrzeć, że człowiek aż ucieka od tych ran, prawda? Gdy Chiron jest w znaku barana, a ta kwadratura Merkurego w Raku teraz się odbędzie, prawda? Oczywiście w lipcu będzie miała miejsce. Musimy uważać na nasze słowa, bo tutaj pod koniec właśnie czerwca to, jak używamy naszych słów, to jak tak jakby oceniamy kogoś, być może nieintencjonalnie, może bardzo mocno zranić, prawda? Z kolei z drugiej strony Chiron nie jest tylko raną, nie tylko krwawi. Chiron również posiada możliwość leczenia. Możliwość uleczenia czegoś, leczenia innych. Nie zapominajmy, że Chiron był obdarzony niezwykłym zmysłem, był to centaur, obdarzony niezwykłym zmysłem tego, jak działają wszelkie alternatywne sposoby leczenia, ziołolecznictwo, różnego rodzaju rzeczy po prostu związane z leczeniem naturalnym. Prawda? On miał tą wiedzę, on był naturalnym takim doradcą bogów, prawda? Czyli istnieje tutaj również potencjał do tego, aby uleczyć właśnie jakąś ranę rodzinną, jakąś ranę, którą posiadamy po prostu ze swojej tak jakby rodziny, rany wczesnego dzieciństwa, na które nie mieliśmy wpływu, ponieważ Merkury w znaku Raka w tej retrogradacji, on będzie odświeżał pamięcią te rzeczy. On będzie powodował, że wrócimy do takiego miejsca w naszej psychice, do tego wewnętrznego dziecka, które dla każdego z nas jest zupełnie inne. Dla każdego z nas to wewnętrzne dziecko posiadało tak jakby inną piaskownicę, prawda? Niektóre osoby nie miały problemów z tym, żeby po prostu dojrzeć i żeby mieć normalne dzieciństwo, prawda? Natomiast inne osoby być może pamiętają dzieciństwo z zupełnie innej perspektywy, z bardziej pesymistycznej perspektywy. Dlatego teraz widzicie tutaj ten aspekt bezpośrednio wpłynie na to, w jaki sposób tak jakby widzimy siebie, w jaki sposób rozmawiamy ze sobą, w jaki sposób staramy się tak jakby nawiązać pozytywny dialog, a nie dialog, który przeszkadza nam żyć po prostu pełnią. Nie dialog, który tylko krytykuje, ten wewnętrzny krytyk. Czyli staramy się być bardziej po prostu wyrozumiali dla samych siebie przede wszystkim. Być może po prostu lepiej by było zrobić coś dla siebie miłego. Intencjonalnie spędzić czas na takich po prostu na pielęgnacji siebie, dać sobie możliwość i przyzwolenie do tego, żeby po prostu w jakiś sposób odświeżyć ten kontakt z sobą samym. 30 czerwca będziemy mieli koniunkcję Jowisza z Plutonem w znaku Koziorożca. Ta koniunkcja miała już raz miejsce na początku roku 2020, wtedy kiedy Jowisz był jeszcze w swoim ruchu prostym. On wyprzedził właśnie Plutona i po prostu wszedł w retrogradację, czyli na początku roku 2020 zrobił pierwszą koniunkcję, wszedł w retrogradację, cofa się, teraz robi właśnie drugą koniunkcję i później za kilka miesięcy z powrotem zrobi trzecią koniunkcję do Plutona. Czym jest Jowisz w znaku Koziorożca? Moim zdaniem, gdy Jowisz jest w retrogradacji, dodatkowo w znaku Koziorożca, on przypomina nam czasy, w których to był bardzo silny podział kulturowy. Bardzo silny tak jakby podział, czyli ludzie widzieli rzeczy w takich kategoriach. To jest białe, to jest czarne i tyle. Jeżeli Jowisz teraz robi koniunkcję z Plutonem w znaku Koziorożca, to oznacza wiele rzeczy. Moim zdaniem Jowisz jest bezpośrednio tym, czym jest prawo naturalne, prawo natury, tym, że wszyscy są częścią jakiegoś wielkiego organizmu, jakim jest natura. Ponieważ natura nie rozróżnia, czy człowiek, znaczy rozróżnia nas w punkcie biologicznym, jednakże nie osądza, czy człowiek jest czarny, czy człowiek jest biały. Widzicie, my mamy takie, jeżeli teraz mamy Plutona w Koziorożcu, to jest bezpośredni korzeń wszystkiego, co obecnie widzimy. Pluton to jest korzeń, który daje gałęzie innym planetom. On w pewnym sensie jest trzonem i powodem, dlaczego wszystkie inne planety znajdują się w takim miejscu, jakim są i robią takie aspekty, a nie inne. On jest pytaniem, dlaczego, prawda? Odpowiedzią są aspekty innych planet. Ponieważ ten Jowisz ma naturę tego, jako największa planeta Układu Słonecznego, że lubi wyolbrzymiać, prawda? On posiada swoje pole grawitacyjne, czyli on lubi wyolbrzymiać rzeczy teraz związane z archetypem Koziorożca, z patriarchiatem. Czyli ja tutaj cały czas to powtarzam, bo to jest bardzo istotna dynamika tego, że Jowisz włada również w pewnym sensie prawami, na których oparta jest religia. On włada prawem natury, prawda? Natomiast Saturn i znak Koziorożca, on tłumaczy to. Prawa kultury. On daje system, sposób, w jaki człowiek tłumaczy prawa naturalne, które władają nami wszystkimi i władają planetą. Widzimy teraz, w jaki sposób zbudowane są państwa. W jaki sposób państwo, w pewnym sensie sprawuje nad nami kontrolę i chce pozbawić nas wolności. Jowisz powoduje podziały, ponieważ archetyp Koziorożca to wszelkiego rodzaju struktura, wszelkiego rodzaju po prostu kres, wszelkiego rodzaju blokada, puszka, prawda, jakieś takie kostka, wszelkiego rodzaju forma. Archetyp Koziorożca jest również, symbolizuje również państwa. Czyli Jowisz w znaku Koziorożca, Koziorożec włada skórą, prawda? On jest kresem ludzkiego ciała. On włada tak jakby limitem takim fizycznym ludzkiego ciała, czyli w pewnym sensie jest to granica ludzkiego ciała. Ponieważ Jowisz ma naturę tego, że on wie, że jego kultura jest lepsza niż czyjaś tam kultura. To jest trochę takie zapatrzenie się tylko w swoje zwyczaje, swoje obyczaje, swoją tradycję, swoją kulturę. To może być odzwierciedleniem sytuacji, która ma miejsce obecnie w Stanach Zjednoczonych, prawda? Dodatkowo widzimy Saturn w retrogradacji, w znaku wodnika. On powoduje, że ten system polityczny, w tym systemie politycznym, systemie po prostu pojawiają się pęknięcia. Widzimy, jak to nie działa w sposób naturalny. Czyli ten incydent, to morderstwo tego policjanta na tym czarnoskórym po prostu mężczyźnie bezpośrednio pokazuje Saturn w wodniku, w jaki sposób ten autorytet Saturn jest w pewnym sensie nieludzki, prawda? Wodnik jest nieludzki, nie ma tam tak jakby... Widzicie, często ostatnio oglądałem właśnie różne wideo na temat zachowań policjantów w Stanach Zjednoczonych, też w Polsce. I widzicie, jeżeli taki człowiek wykonuje po prostu funkcję, on jest po prostu trybem w pewnej wielkiej maszynie. Ja tego, oczywiście, takie funkcje, takie organy jak policja i ludzie, którzy pracują dla państwa, są nam potrzebne, są niezbędne, ponieważ oni mają również nas chronić, ale widzicie, jeżeli jest jakiś nadgórny rozkaz, prawda, ta osoba ma obowiązek wykonania tego rozkazu. Czyli ta sytuacja właśnie z morderstwem w Stanach Zjednoczonych ma nam pokazać, w jaki sposób ta władza nadużywa swoich możliwości i w pewnym sensie pokazuje negatywne skutki nadużycia tych możliwości, prawda? Czyli tutaj, no, moim zdaniem to ta koniunkcja Jowisza razem z Plutonem pokazuje po prostu, jak niefajne, jak niemiłe, jak nieproduktywne jest dzielenie ludzi ze względu na kolor, na pochodzenie, na przekonania. To jest, bezpośrednio dodaje się do tego, czego uczymy się jako kolektyw ludzki. Węzły księżycowe na osi, strzelec, bliźnięta. Uczymy się tego, że ludzkość, mimo tego, że wygląda w różnych częściach naszego świata inaczej, mimo tego, że mówimy inaczej, mimo tego, że inaczej wyglądamy, posiadamy inny kolor skóry, bądź mamy inne przekonania, religie, jesteśmy jedni. Musimy pozwolić jednością, musimy pozwolić po prostu na możliwości. Musimy widzieć świat w zupełnie na takiej zasadzie, że wszyscy jesteśmy częścią czegoś większego. Częścią jednego organizmu, jakim jest planeta. Ta planeta włada danymi prawami, które są niezależnie od tego, wpływają na nas niezależnie od tego, czy jesteś czarny, czy biały. Też potrzebujesz, drugi człowiek też potrzebuje słońca, potrzebuje wody, potrzebuje powietrza, prawda? Potrzebuje pożywienia. 4 elementów, które bezpośrednio są niezbędne nam. I to powoduje również to, że widzimy na przykład, jakie są różnice, prawda? Widzimy, jakie są różnice pomiędzy różnymi miejscami na naszej Ziemi, które tak naprawdę te różnice i to, jak radzimy sobie z tymi różnicami, prawda? Gdzieś jest głód, gdzieś głodu nie ma. Te różnice i to, jak sobie radzimy, są w pewnym sensie ogarniane trochę przez aparat państwa w danym miejscu. Widzimy, jaki to teraz ma rezultat, prawda? Te podziały nie są produktywne. One powodują jedynie więcej po prostu problemów. I no moim zdaniem, widzicie tutaj, musimy po prostu zrozumieć, że przechodzimy teraz w zupełnie nowy po prostu sposób odnoszenia się do siebie nawzajem, sposób życia ze sobą nawzajem. Jeżeli teraz technologia i rozwój technologiczny będzie rozwijał się z takim tempem, dążymy raczej do czegoś, co jest takim jednym umysłem wielkim. Prawda? Era wodnika to jest i ta era, która ma nastąpić. To jest po prostu czas, w którym będzie władał wyższy umysł, który jest po prostu takim zwieńczeniem człowieczeństwa, prawda? Czyli będziemy odnosić się do siebie nawzajem z poziomu tego, że jesteśmy po prostu ludźmi i że nie różni nas wiele. Wydaje mi się, że to będzie miało również do czynienia z tym, czym jest globalizacja, prawda? Gdzieś słyszałem, że po prostu Unia Europejska, że jedną z zalet Unii Europejskiej jest to, że proces globalizacji może się odbyć, prawda? Oczywiście może się odbyć, ale no nie możemy zapomnieć o tym, że każdy z nas ma po prostu korzenie, że każdy z nas posiada swoją historię. A ta historia bardzo często stara się być wymazana, prawda? Przez to, co kontroluje naszą edukację, naukę, kontroluje po prostu świat nauki, prawda? I świat technologii, prawda? Jest on kontrolowany w jakimś celu. Teraz To, co dzieje się na przykład w Stanach Zjednoczonych i postęp technologiczny, nie wiem, czy słyszeliście o takim gościu, nazywa się Elon Musk i on na przykład zamierza wystrzelić na orbitę ziemską tysiące satelit, które w pewnym sensie wytworzą sieć taką nad Ziemią, która będzie pozwoli nam na to, żebyśmy mieli po prostu internet wszędzie. Oczywiście to jest krok w kierunku, dobrym kierunku, w kierunku moim zdaniem ery wodnika. Ale jeżeli nadal będziemy odnosili się do siebie nawzajem z takiego poziomu, że ty jesteś inny niż ja, prawda, i będziemy niepewni co do osób, które posiadają inne poglądy i wyglądają inaczej, posiadają, być może są mniej zamożne, prawda, jeżeli będziemy odnosili się z poziomu takiej różnicy do innych, ta era wodnika moim zdaniem przyjdzie do nas w bardzo taki sposób właśnie jak widzimy. Rok 2020 to jest rok przebudzenia. To, co widzimy, tak jak wspominałem na początku tego roku, w prognozie na 2020 rok, te planety socjalne, jakimi są Saturn i Jowisz, w koniunkcji do Plutona, one wywołują w nas zmianę tego, jak uczestniczy jednostka w społeczeństwie. Niestety, tak jak i w przyrodzie, zmiany, konieczne zmiany, najczęściej wywoływane są przez kataklizmy. Widzimy, co się dzieje na płaszczyźnie społeczno-kulturowej obecnie na świecie. Sprzeciwy przeciwko pandemii, sprzeciwy przeciwko rasizmowi. To jest zmiana. Żeby było lepiej, najpierw musi być gorzej. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób pomoże Wam po prostu zrozumieć, z czym będziemy mieli do czynienia w czerwcu. Jeżeli czegoś pominąłem bądź zapomniałem o czymś ważnym, a wiesz, że powinienem o tym wspomnieć, możesz napisać w komentarzu poniżej. Oczywiście tutaj nie starczyłoby mi czasu, gdybym mówił o wszystkich aspektach, dlatego wybrałem te najważniejsze. Jeżeli macie ochotę skontaktować się ze mną, możecie zajrzeć sobie na stronę www.astrologiaewolucyjna.com. Ja życzę Wam bezpiecznego, spokojnego czerwca. Trzymajcie się, pozdrawiam, pomyślności.